Cześć, z tej strony Karol Froni, nagrywam do Ciebie to wideo, ponieważ jestem po obradach jury w konkursie Telemarketer Roku i chcę Ci powiedzieć o moich wnioskach na temat samego konkursu, na temat osób w nim występujących i dać Ci garść wskazówek, co Ty możesz zrobić w przyszłości jako pracownik call contact center, żeby w takim konkursie osiągnąć sukces, osiągnąć efekty. W Polsce jest między 200 a 300 tysięcy ludzi pracujących w szeroko rozumianej branży call i contact center. W konkursie wzięło udział tych osób kilkaset, było około 500 zgłoszeń. Natomiast do drugiego etapu, do etapu, w którym my jako jury ocenialiśmy już żywe rozmowy telemarketerów, doszło około 25 osób. Teraz jakie mam wnioski z tego konkursu? Otóż pierwszy mój wniosek jest taki, że każda z osób, która dostała się do tego drugiego etapu, to osoba, która robi to, co robić powinna. Jest właściwą osobą na właściwym stanowisku. Innymi słowy, ta osoba angażuje się w 100% w to, co robi i dzięki temu osiąga efekty. I to nie powinno być zaskoczeniem dla nikogo z nas, ponieważ to, jak robisz cokolwiek, oznacza, jak robisz wszystko. Zatem nawet jeśli wykonujesz z pozoru błahe, może nieistotne czynności małej wagi, czyli zamiatasz podłogę w McDonaldzie, nalewasz kawę w Starbucksie albo montujesz jakieś części w fabryce na produkcji, to nawet jeśli wydaje Ci się, że te rzeczy są nieistotne, to nie są wielkie rzeczy, to i tak możesz te właśnie rzeczy robić w wielki sposób i dzięki temu stać się również wielkim człowiekiem. Ponieważ dochodzisz dzięki temu do mistrzostwa. Stajesz się ekspertem w swoim fachu. Stajesz się osobą, która małą rzecz doprowadza do rangi geniuszu i arcydzieła. A potem dzieją się rzeczy magiczne, bo inni ludzie obserwują Cię, chcą być tacy jak Ty. Twój szef zaczyna to doceniać, widzieć, dostajesz awans, dostajesz szansę na to, żeby uczyć innych tego samego. Rynek zaczyna to doceniać i chce Ci zapłacić za to, żebyś Ty pokazał, w jaki sposób kawę, którą nalewasz w Starbucksie, jak sposób na tej kawie możesz narysować wzorek, dowolny wzorek. Na przykład scenerię, domek na plaży, czy jakiś hamak na plaży i człowieka, który pije drinka z palemką. No coś niewyobrażalnego, tak? Kto normalny potrafi to zrobić? Ale jeśli ktoś przed 2, 3, 5 lat nalewa dziennie setki kaw, to potem już ma tych kaw nalanych setki tysięcy, a więc jest w stanie zrobić z nimi wszystko. I osoby, które brały udział w tym konkursie, które były w drugim etapie, dokładnie tym się charakteryzują. Drugi element, który ich charakteryzuje, to to, że praktycznie nikt z nich nie marzył o pracy w tym fachu, w tym zawodzie. To oznacza, że to nie był ich świadomy plan na to, dobra, pójdę do call center, będę tam pracował 2, 3, 5 lat, potem wezmę udział w Telemarketerze Roku, wygram i zmienię świat. Absolutnie nie. Wręcz odwrotnie. Większość tych osób trafiła do tej branży przypadkowo. Znajomy zadzwonił, powiedział, że szukamy kogoś ze zespołu, mnie się nie chciało, miałem inne plany, ale dobra, poszedłem na chwilę. Mama chciała, żebym poszła do pracy, no bo jakąś pracę musiałam mieć, siostra tam pracowała, więc mnie namówiły. Szukałem jakiejś pracy, bo byłem na studiach, miałem kilka godzin wolnego w tygodniu, więc postanowiłem sobie dorobić. Wszystkie te osoby traktowały tą pracę na początku tak niepoważnie, no. Elastycznie, dorywczo, na chwilę, trochę sobie dorobię, a potem odejdę. I to mnie akurat w ogóle nie dziwi, ja miałem dokładnie to samo podejście. Idąc do call center, przyszedłem tam dosłownie dlatego, że miałem studia i kilka godzin wolnego w ciągu dnia, więc popołudniami mogłem sobie popracować. Natomiast wszystkich nas łączy to samo. Zostaliśmy w tej pracy i doszliśmy w niej do mistrzostwa. I teraz, żeby dojść do mistrzostwa w tej pracy, no to nie możesz się poddać po 2-3 tygodniach, kiedy jest trudno, kiedy na początku to zderzenie z rzeczywistością jest szalenie negatywnie wpływające na Ciebie. Bo okazuje się, że wyrwany z normalnego świata, trafiasz do świata, w którym odbierasz czy wykonujesz setki telefonów każdego dnia. Każdy klient jest inny i każdy klient może sprawić Ci problemy. Jak odbierasz telefony, masz troszeczkę łatwiej, bo odbierasz, bo nie musisz być taki proaktywny, nie musisz być taki nagabujący. Ale w drugą stronę, jeśli wykonujesz telefony, no to wyobraź sobie, ile razy w ciągu dnia musisz wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby cokolwiek zrobić, sprzedać, zrobić ankietę, coś zaproponować, umówić spotkanie, pozyskać lida. Przepotężny stres wymagający bardzo dużej pracy nad sobą.
I te osoby tą pracę podjęły. I dzięki temu te efekty ich pracy dzisiaj reprezentowały, że oni się zaprezentowali jako 20 kilku najlepszych w Polsce telemarketerów. To ważne. Trzeci wniosek to taki, że osoby, które nam się zaprezentowały, nie mają żadnego określonego głównego celu. Co to znaczy? W książce Prawa Sukcesu Napoleon Hill, ojciec takiego nowoczesnego rozwoju osobistego i psychologii sukcesu, pisał o tym, że jednym z praw sukcesu jest to, aby posiadać określony cel główny. Czyli innymi słowy, taką nieodpartą, jasną, klarowną wizję tego, co ja chcę w życiu zrobić, co ja chcę po sobie pozostawić. Czyli jak będę miał 70-80 lat, to co mam patrzeć wstecz i co zobaczę. I takiej wizji niestety nie ma większość społeczeństwa i to na całym świecie. Mają ją wybitne jednostki. Takie, o których dzisiaj czytamy biografie, oglądamy ich w telewizji, czy się nimi inspirujemy. Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, właśnie Napoleon Hill wspominany, Andrew Carnegie, Wrigley, człowiek, który wymyślił gumę do rzucia, Gillette, który wymyślił maszynki do golenia. To są ludzie, którzy w pewien sposób od samego początku dokładnie wiedzieli, dokąd ma ich kariera, życie zmierzać. Natomiast w tej branży, generalnie to jest problem trochę właśnie branży, ponieważ do tej branży często trafiają ludzie, którzy nie do końca wiedzą, co chcą swoim życiem zrobić i właśnie idą tu na chwilę. Czyli ten, jakby, to nie jest element większego planu. Idę do call center po to, żeby nauczyć się sprzedaży. Jak nauczę się sprzedaży, to potem idę na normalnego przedstawiciela handlowego, potem zostanę kierownikiem, a potem zostanę dyrektorem, a po kilku latach założę własną firmę, a potem jak założę własną firmę, to zrobię to i zmienię świat. Nie. Jakby nie ma tutaj takiej przemyślanej ścieżki kariery. I to jest problem w branży, z którym my się musimy zmierzyć. Ja osobiście od 4 lat edukuję branżę właśnie w ten sposób, że traktuj miejsce pracy, w którym jesteś, jako szansę, jako możliwość. Potraktuj call center, w jakim pracujesz, jako lotniskowiec, którego możesz wystartować. I naucz się wszystkiego, co możesz na tym stanowisku. Naucz się cierpliwości, stań się wytrwały, naucz się osiągania celów, naucz się pracy nad liczbami, naucz się komunikować z innymi ludźmi, poznaj techniki negocjacji, zacznij być lepszym sprzedawcą, zacznij być bardziej osobą wytrwałą, nastawioną na cele, nieustępliwą. Tego wszystkiego się naucz, bo to jest fundament, z którym ty idziesz potem przez życie. A potem wspinaj się. Najpierw po szczeblach kariery w twojej organizacji. Zostań trenerem. Jeśli lubisz pomagać, chcesz uczyć innych, zostań trenerem. Jeśli chcesz, lubisz zarządzać, lubisz mieć kontrolę nad procesem, zostań menadżerem. Potem może jeszcze inny dział. Może zacznij kontrolować jakość w firmie. Może zacznij być HR-em, rekrutować innych ludzi. Jakby ta droga kariery jest... ona jest. Tylko trzeba chcieć z niej skorzystać. A z czasem potraktuj to miejsce jako lotniskowiec, którego wystartowałeś do większego życia, do lepszych rzeczy, które będziesz w życiu robił. No i niestety problem jest taki, że większość ludzi o tym nie myśli w ten sposób. Czyli robię to, co robię, robię to dobrze, robię to najlepiej, jak potrafię. Okej, czerpię z tego satysfakcję, jestem szczęśliwy, moi przełożeni są zadowoleni, ja zarabiam jakieś pieniądze, ale to wszystko. A ja bym sobie tego bardzo życzył i bardzo bym chciał, żeby człowiek, który przyjdzie na taki konkurs i wie, że za chwilę może dostać statuetkę, może dostać statuetkę najlepszego telemarketera w swojej branży w określonej kategorii, czyli jest jeden na x 10 tysięcy ludzi w Polsce. Ja bym bardzo tego chciał, żeby taki człowiek miał taki wewnętrzny ogień, wewnętrzną iskrę do tego, żeby chciał wykorzystać tą statuetkę, żeby ona go legitymizowała, dawała mu mandat do działania, żeby on potrafił później wyjść do ludzi i powiedzieć: hej, ja dałem radę, pochodziłem z małej miejscowości, zrobiłem to, zobaczcie, oto jest, opłaca się. Opłaca się dawać z siebie wszystko, opłaca się pracować, bo jak widać, sukces rodzi się w bólach, ale daje ogromną satysfakcję i możliwość. I to jest taka moja cicha wskazówka i takie marzenie, bo chciałbym tego więcej widzieć u ludzi, którzy się nam prezentują. Kolejny element, który odróżnia jednych słabych, przeciętnych telemarketerów od tych wybitnych, najlepszych, to taki, że ci wybitni w pracy realizują swoje główne wartości. Każdy człowiek ma zestaw określonych wartości. Dla jednego to jest honor, ktoś inny powie rodzina, ktoś inny powie bezpieczeństwo, komfort, stabilizacja, uznanie, pomaganie, jakość, systematyczność, cierpliwość. Zestaw tych wartości to jest kilkaset wartości.
I te osoby, które dotrwały do drugiego etapu, doszły, to są osoby, które realizują swoją wartość, jedną bądź więcej w pracy, którą wykonują. Dla jednego człowieka główną wartością była uczciwość i pracował akurat na infolinii windykacyjnej. A więc dzwonił do klientów, którzy w określonej sytuacji przestali zachowywać się uczciwie, bo przestali spłacać swoje zobowiązania wobec instytucji kredytowych. Dlatego jego główną wartością jest uczciwość, a więc on nie dość, że chce być uczciwy wobec swoich klientów, chce być uczciwy wobec swojej firmy, to chce również nauczyć ludzi tego, że warto być uczciwym. I rozmawiając z tym klientem, on stara się mu pomóc, stara się go uświadomić, stara się mu zmienić perspektywę, mówiąc, że każdemu może się zdarzyć gorszy okres w życiu, ale proszę pana, spłacać trzeba. I teraz dla niego silną wartością jest bycie uczciwym, jego firma pozwala mu na bycie uczciwym i wobec klientów może zrealizować swoją potrzebę. I przez to pracuje z dużym zaangażowaniem, natężeniem i z efektem. Inna osoba powiedziała, że dla niej wartością jest pomaganie. A więc może pomagać nie tylko swoim klientom, a to głównie pracując na infolinii, możesz rozwiązywać ich problemy. I kiedy klient dzwoni, ma problem, po 2-3 minutach problemu nie ma i mówi: dziękuję, że pani mi pomogła. To odkładając telefon, czujesz ogromną satysfakcję. Pomogłem komuś. Tak samo ta osoba może chcieć pomagać innym współpracownikom w swoim dziale. Tym samym będzie na przykład świetnym narybkiem, świetnym materiałem na trenera bądź menadżera. Ale jedno jest pewne. Te osoby podłączyły swoją pracę do silnego swojego dlaczego, o którym pisze Simon Sinek. Znajdź swoje dlaczego, a wytrzymasz każde jak. Więc to twoje dlaczego to jest pewnego rodzaju wartość, która cię mobilizuje, motywuje do tego, żeby robić to, co robisz. Kolejny mój wniosek to taki, który z jednej strony mnie dziwi, z drugiej w ogóle, że około 70% kandydatów to byli ekstrawertycy. Czyli ludzie tacy energiczni, otwarci, nastawieni na ludzi, wygadani, towarzyscy, łatwo nawiązujący kontakty. A 30% to byli introwertycy, którzy musieli nauczyć się tych zachowań. I dlaczego mnie to, może najpierw powiem, że nie dziwi? Dlatego, że sprzedaż to emocje. Jeśli chcesz sprawić, żeby klient poczuł emocje i kupił, to sam musisz te emocje mieć, żeby w nim je wydobyć. A to robi łatwiej sangwinik czy choleryk. Więc dlatego to mnie w ogóle nie dziwi, że oni się lepiej odnajdują na słuchawce, kiedy mają wykonać 50-100 telefonów w ciągu dnia z klientami, gdzie każdy jest oczywiście inny, ale jakby każdy daje namiastkę tego kontaktu z drugim człowiekiem żywym. I oni to lubią i oni się świetnie w tym odnajdują. Ale z drugiej strony dziwi mnie to, że tylko tak mało jest tych 30% introwertyków, bo jednak praca w call center jest bardzo dobrze usystematyzowana, pomierzona. Są wskaźniki praktycznie określające każdy element pracy. Od czasu przerw, przez czas rozmów, czas połączeń, po ilość czasu spędzanego na oczekiwaniu na połączenie, wszelkiego rodzaju konwersje, wskaźniki sprzedaży, hit rate, success rate, contact rate, to wszystko jest jakby pod pełną kontrolą. I w tej pracy mało jest miejsca na kreatywność i swobodę. Oczywiście w jakimś stopniu można to zrobić, ale jednak jest to pewnego rodzaju rama, szablon narzucony. Dlatego też w takim sposobie pracy o wiele szybciej i łatwiej odnajdą się ludzie, którzy lubią tak pracować, czyli introwertyk, który lubi mieć schemat, lubi mieć powtarzalność, lubi mieć poczucie bezpieczeństwa, lubi wiedzieć, co ma robić i jak, a potem będzie to robił systematycznie przez nawet wiele lat. Ale też tym osobom trudniej jest się zaklimatyzować na początku, bo jednak muszą przełamać tą wewnętrzną, podstawową barierę kontaktu z drugim człowiekiem, którą ekstrawertyk jakby ma już złamaną od samego początku. Dlatego też ja bardzo mocno doceniam każdego introwertyka, który dochodzi do takiego etapu, jakim jest 25 ludzi z 250 tysięcy w Polsce. Jeśli to jest introwertyk, to znaczy, że wykonał szalenie imponującą pracę nad sobą, nie odpuścił po drodze i dzisiaj jakby stoi przed nami i my możemy go obserwować i przyklasnąć, mówiąc: słuchaj, nie sposób oceniać rybę po tym, jak pięknie pływa, ale po tym, jak pięknie wspina się na drzewo. I ja osobiście bardzo sobie cenię takie osoby, które wiem, że kosztowało ich to bardzo dużo i przeszły potężną drogę. Szapoba. Kolejnym elementem jest to, że te osoby, które pracują jako telemarketerzy, ich nie motywują pieniądze. Pieniądze są na dalszym planie, ponieważ te osoby, realizując swoje wartości, swoje dlaczego, są w stanie w cudzysłowie zadowolić się mniejszymi pieniędzmi,
ale nie na tyle małymi, żeby nie móc żyć, na tyle, żeby móc spokojnie sobie funkcjonować, ale przy okazji mając zabezpieczone potrzeby wyższego rzędu, na przykład uznania czy samorealizacji, są w stanie spokojnie jakby pogodzić się z tym, że to jest w porządku. Teraz, co ty powinieneś zrobić jako telemarketer, żeby wziąć udział w takim konkursie i żeby móc ten konkurs wygrać? Przede wszystkim potrzebujesz dzień po dniu, krok po kroku, wytrwale chcieć dążyć do tego, żeby być najlepszym, ale to najlepszym specjalistą w tym, w czym się zajmujesz na co dzień. Niezależnie od tego, co to jest. Czy sprzedajesz, czy windykujesz, czy obsługujesz klienta, bądź najlepszy, jak tylko się da. Ponieważ, jak powiedział Jacek Walkiewicz, pasja rodzi jakość. Jakość, odwrotnie powiedział Jacek Walkiewicz. Jacek powiedział tak, pasja rodzi profesjonalizm, a profesjonalizm rodzi jakość. A jakość to jest luksus w życiu. Tutaj nie trudno, trudno się nie zgodzić z Jackiem. Bo od tego się wszystko zaczyna, żeby chcieć. Żeby każdego dnia robić o krok dalej i o centymetr dalej się przesunąć na drodze do mistrzostwa. A żeby chciało ci się to robić, musisz czuć pasję w tym, co robisz. To jest najważniejsze. Bądź wytrwały i systematyczny. Rób to przez x miesięcy, x lat i zobaczysz, że to zaprocentuje. Kolejny element to przede wszystkim bądź sobą, bądź człowiekiem. Klienci nie znoszą rozmawiać z telemarketerem, który gada szybko jak z karabinu i gada w sposób dla nich sztuczny, tak jakby czytał z kartki. Oczywiście w call center są skrypty, ale te skrypty trzeba jak najszybciej odstawić, a móc umieć rozmawiać jak człowiek z człowiekiem. I osoby, które potrafią tą barierę bardzo szybko złamać, zniwelować, mają najlepsze efekty w sprzedaży. To jest ta sprzedaż, której ja uczę. To jest ta sprzedaż, która według mnie jest sprzedażą przyszłości, czyli sprzedawaj bez sprzedawania. Czyli bądź człowiekiem, bądź autentyczny. Moja sprzedaż jest sprzedażą autentyczną. Model Sales Huntera, który stworzyłem, który ma pomóc Tobie zrozumieć, na czym polega rola współczesnego sprzedawcy. Nie tylko na tym, żeby pomóc zrealizować cele klienta, czy rozwiązać jego problemy, czy jakieś wyzwania, ale też ma pomóc Tobie. I przede wszystkim trzeba myśleć w dwóch kategoriach. Co zyskuje klient i co zyskuje ja. Ty i klient jesteście równi. Nie jest tak, że klient jest, że ty jesteś niżej, a klient jest nad tobą. Ty się musisz płaszczyć o sprzedaż. Absolutnie nie. Ale też nie jest tak, że ty masz robić z klientów, wiesz, tutaj twoich niewolników. Nie. Jesteście równi. A więc macie podobne prawa. Ty chcesz pomóc jemu, ale on ma chcieć pomóc tobie. I dla mnie model Sales Hunter polega na tym, że ja realizuję cele klienta, realizując przy okazji swoje cele. Biznesowe, osobiste, życiowe, rodzinne. Szerzej filozofia Life Huntera dla mnie oznacza, żeby żyć pełnią życia, łapać to, co się w tym życiu wydarza, łapać emocje, łapać doświadczenia, łapać przyjaźnie, łapać relacje. Żyć na pełną parą, na pełny gwizdek, a nie tak zachowawczo, 2500 to mi wystarczy, ważne, że jesteśmy zdrowi, na wakacjach to my dawno nie byliśmy, ale po co, nie będziemy jechać na działkę, się przejedziemy, po co nam Egipt, auto, mamy Golfa trójeczkę, po co nam tam Lexusy. Okej. Ty tak możesz chcieć żyć. Ja chcę żyć inaczej. Dla mnie Life Hunter to jest człowiek, który postawił wszystko na jedną kartę, żyje w zgodzie ze sobą, swoimi wartościami i jest w stanie poświęcić siebie po to, żeby te wartości krzewić, żeby zarażać nimi ludzi. Moje marzenie to zainspirować na początek 100 tysięcy ludzi ideą Life Huntera, Sales Huntera. Marzy mi się, żebyśmy potrafili odnajdywać się na ulicy, my, ludzie, którzy wszyscy wierzymy w to samo. O, postrość. O. Sales Hunter. Żebyśmy się potrafili odnaleźć, żebyśmy potrafili się wspierać, żebyśmy potrafili sobie pomagać, żebyśmy byli wszyscy jakby w jednej wielkiej społeczności. I na koniec, jeśli chcesz wziąć udział i chcesz wygrać taki konkurs Telemarketera Roku, to przede wszystkim musisz chcieć wziąć w nim udział. Obserwuję mimo wszystko bardzo dużo firm, które w żaden sposób nie zaangażowały się w ten konkurs, nie wysłały swoich pracowników, bo
idea została ogłoszona z góry przez kierowników, przez zarząd, natomiast dół, czyli kadra menedżerska czy kadra konsultantka, tego nie podchwyciła. Czyli ludzie jakby sami z góry skreślili to, mówiąc, a to nie dla mnie, ja tego nie potrzebuję, ja tego nie chcę. Jeśli w życiu chcesz do czegoś dojść, to słowo takie jak ambicja jest absolutnie słowem kluczowym, fundamentalnym, od niego się zaczyna. Jeśli nie ma w tobie ambicji, to będziesz po prostu jeść przysłowiowy chleb z cukrem, czy chleb z masłem i z ketchupem, tak jak to się kiedyś jadło za moich czasów. A więc bądź ambitny, chciej więcej, bądź głodny tego, tych wrażeń, tych emocji, tych zdarzeń, tych luksusów, które sobie będziesz mógł realizować, kiedy tylko weźmiesz się za siebie. Jeśli to nagranie Ci się podobało i w ogóle chciałbyś wziąć udział w przyszłym roku w takim konkursie Telemarketera Roku, to zrób to, nie zastanawiaj się. Ja jestem żywym przykładem na to, że również po branży call center, w której spędziłem, no od 2007 roku w niej pracuję, po branży call center istnieje życie i to zajebiste życie. Życie, w którym możesz realizować swoje pasje, marzenia, wartości, ale musisz chcieć. A więc chcij. Z mojej strony to tyle. Podobało Ci się nagranie? Zostaw kciuka w górę, daj suba. Będę nagrywał tego więcej, bo dasz mi tym samym sygnał, że warto. Dzięki za obejrzenie. Trzymaj się. Cześć.